Był sobie pewien młody chłopiec, można by powiedzieć jeszcze taki zupełny młodzieniaszek. Miał dobre serce, był w ogóle dobrym człowiekiem, ale któregoś razu przez pewne okoliczności życia dopuścił się kradzieży. Niestety sprawa dosyć szybko wyszła na jaw. Został oskarżony, został osądzony, wszyscy wiedzieli, że jest złodziejem. Wrócił do swojego domu bardzo wystraszony tym, co na to powie jego ojciec, dlatego że bardzo bał się swojego ojca, no i wiedział, że naprawdę źle zrobił. Wiedział, że kiedy ojciec się dowie, że on będzie musiał chodzić do końca życia z piętnem złodzieja, no to pewnie nie będzie zadowolony. Usiadł przy kolacji, ojciec się nic nie odzywał. Młodzieniec pomyślał, pewnie wie, bo widział jego srogie oblicze. Tata podał mu kolację, spojrzał na niego, nic nie mówiąc, ani słowa. Potem podszedł do paleniska, wyjął taki pręt, na końcu którego było znamie złodzieja. Rozgrzał ten pręt do czerwoności i z tym prętem podszedł do stołu, gdzie młody chłopak siedział. Przerażony, bo myślał, że zaraz spotka go bardzo okrutna i bardzo bolesna kara. Wtedy tata podciągnął rękaw, wyciągnął rękę i wypalił sobie na ręce znamie złodzieja. To jest historia trochę okrutna i taka niełatwa, ale jest tylko jedno wytłumaczenie tej historii. Czy nie właśnie to zrobił dla ciebie Chrystus?